będziesz kręcił vloga? No to pojadę, kurwa. Bo ja to nie jestem, wiesz, medialny. Co ty gadasz, ładny chłopak jesteś. Jak włączę silnik, ja siebie słyszę, to po prostu masakra. Nie, to zawsze się tak wydaje, wiesz. Ja wiem. Musisz flaszkę walnąć przed oglądaniem i tyle, nie? Dobra, to na stacji panowie śmigniemy najpierw, wiecie, bo żebym sobie zatankował. To ja pojadę pierwszy teraz, dobra? Dobra. Słuchajcie, wszystko mamy, kufry pozapinane, bo tu czasem są takie przypały, nie? Tak, tak, ja często zapominam. Tak? No. No. Może mi paliwa nie braknie, może dojadę do stacji. Bo ostatnio jak... Tak, aż tak pusto? Nie, no tak, bo ostatnio jak testowałem ten zmiany w tym wariatorze, nie wiem, czy oglądałeś? Widziałem. No, to tam był ogień na tłoki i już mi rezerwa podwójna miga, nie? Dobra, teraz sobie pojedziemy wszyscy. Dobra. Nie dojadę na stację. No ty gadasz. No, przerywa mi. No to zaraz na hol, nie? A nie, masz karnistę. A nie dojadę, szkoda pompy paliwa. Ale przypał. To tylko literkę se wleję, tylko żeby na stację dojechać. Także jakby ktoś się zastanawiał, po co są kanistry, to już kurwa wiem, po to właśnie są. Jezu, jak ja zaleję 30 litrów, to ja będzie zapłacę 500 zł. Ja między czasie byłem na dwóch malutkich wyprawach. Na jedną chciałem się wybrać na Hermanową z Bogowa. No, ale sam? To ciężko było, większość to asfaltu niestety. Ale się pytam, czy sam? Z żoną. Z żoną na plecaku, no wiem, ale tak na jednego kłada, to powiem ci, że jest tak na dłuższą metę nudno, nie? No, ale chciałem pan żonę zabrać na przyjażdżkę, no, i do znajomego do Hermanowej skoczyć. No. No ale ciężko było dziś tutaj tak dobrą trasę obczaić. Trochę było fajnych takich po polach, ale większość asfaltów. Natomiast później się wybrałem sam, właśnie tutaj Wysoka Głogowska i Stobierna. No. No to fajnie. Trasę sobie lepiej zaplanować na tym, na stronie internetowej. Na takiej stronie altrals.com. A tutaj jeszcze shooterki, teraz tutaj wolno, Paweł, żeby się nie zakurzyć na śmierć, nie? Bo to są takie shooterki, to jest kurde przerąbana sprawa, ci powiem szczerze. Dla tych, co jadą z tyłu, nie? Tak, tak. Jeszcze jak jest boczny wiatrek teraz, to jeszcze okej. To jeszcze spoko, ale jakby ci waliło z przodu, no. To kosmos. Musimy Lubenie zrobić w kwietniu jeszcze. Bo tam są tereny no niesamowite. W końcu się może uda. W ogóle tydzień temu, w lewo tutaj, nie? W ogóle tydzień temu miałem jechać pod Żywiec. Pod Żywiec. Ale przesunęło się, tak? Pod Żywiec z Błażejem, tak na weekend. Ale no tam nie mogliśmy z przyczyn prywatnych w ostatnim momencie, bo tam no w szpitalu ktoś wylądował po prostu, nie? No i odwołaliśmy wyjazd. Ale na majówkę jedziemy za to. Okolice Wysowa Zdrój, czyli tak pod granicą ze Słowacją i tam sobie będziemy jeździć. Jedziemy od 20 chyba 9 do 20. Poczekaj, Paweł. Tutaj. Sobie tam śmigamy i. No i będzie pięknie. No. A ty masz jakieś plany na majówkę? Nie, jeszcze nic. To rezerwuj gdzieś tam w okolicy i wpadaj z żoną. Dobra. Będę pytał, to już żonie wstępnie powiedziałem. Czekajcie, że... zatrzymaj się, Paweł, zatrzymaj się, dobra? Ja? Bo ja. Ja sobie właśnie zmienię nawigację. Zimno mi, muszę kurtkę ubrać. Zedrzesz te opony moment. No, zimno. A to znowu zaraz będzie mi gorąco. No i tak będę wydziwiał, tak jak baba. Ja myłem, a Sławek pobrudził. Dokładnie. Sławek ja jest... mówię, że ja myłem kłada, a ty pobrudziłeś. No bo byłeś czysty. Ciekawe, ile by tym pojechał. No. No, teraz to cieplo. A ja sobie jeszcze wysłałem siedzenie od CF Moto od tego do takiego tapicera, który mi kiedyś robił do Malaguti, do motocykla małego, no. Żeby mi zrobił tak
tylko miękkie. Takie największe, jakie tylko może być, nie? Bo gość ogarnia takie rzeczy pod Warszawą, jest mega dobry w tym. No i właśnie jestem ciekaw efektu. No, dopiero ma przyjść. Jak? Dopiero ma przyjść. Tak, jeszcze nie zaczął, bo ma też zarobiony mega jest, nie? Bo jednak wiesz, jakbyś się przejechał na Polarisie, to jednak wiedziałbyś, co to znaczy wygodne siedzenie, nie? I to jednak żaden kład inny nie ma czegoś takiego. Tak? No, no, no. Także lecimy sobie na to jezioro. Znaczy nie, nie na jezioro. Tam Wysowa Zdrój i będzie jeszcze, no jeszcze jeden kumpel z żoną, czyli będzie jakby trzy pary, nie? Ale to już domek akurat na full wyeksploatowany, w sensie, że już nie ma tam akurat więcej miejsc. Ale jakby ktoś jeszcze chciał, to kurczę, gdzieś tam w sumie w okolicy jest tego dużo, także można... Zajebiste podeszłeś, tereny, wiesz? Podeszłeś mi na maila termin i miejsce, ja wtedy sobie popatrzę i zobaczę, może coś poplanuję. Bo to jedziemy w takie tereny, gdzie no, wzdłuż granicy będziemy jechać i tak wiesz, no zajebiście w ogóle. Tam mam zaplanowane 3 dni jazdy. 2 dla nas samych facetów, a 1 właśnie z dziewczynami też, nie? A tutaj to dawno nie jeździłem, to jest tak blisko mnie. O, widzisz? Droga udostępniona dla ruchu publicznego, chłopie. No i tak powinno być wszędzie. Tak powinno być wszędzie, dokładnie. A nie takie... Takie rzeczy, że ostatnio mandat zapłaciliśmy. No właśnie, ja to było spod łapy. Jak jechaliśmy z Pawłem i z Błażejem, co Hisunem jechali, nie? No. I to tak jeszcze, wiesz, ładnie mandacik pyknięty, akurat jak przy szlabanie, jak Paweł go idzie zamykać, bo żeśmy sobie otworzyli. Ja. Ile 500? Ja zapłaciłem 300, ale to chyba dlatego, że policjant był jakiś niefajny, albo chłopaki zapłacili po 100. Bo to przyszło, wiesz, w ogóle do importera Hisuna. Tak? No. A, bo tak, bo to nie jest twoje na ciebie rejestrowane. Tak, 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 no. Na to zapłaciliśmy, to co się będziemy, wiesz, jest zdjęcie, no, tak. No to... No, kurzy się, tak, kurzy. Zajebiście się kurzy. Najgorzej to ma Sławek. Ale jego młody to będzie miał dzisiaj dość jazdy na miesiąc czasu. Jak tak zrobimy całą trasę, bo to jest, wiesz, od groma. A dla dzieciaka to jest jednak, no, męczące, nie? No, specjalna ścieżka podkłada na tak, szerokość. Tak, tak, no idealna. Gorzej jakby jakiś pieniek na środku wystawał, bo czasem się tak zdarza. Najgorzej to jest właśnie jak jedna osoba nie ma interkomu, nie? No. Bo to tak... On powinien jechać w środku, no ale jakby jechał w środku, to bym go nie nagrywał. Bo mam do przodu i do tyłu nagrywanie, nie? Jakaś jest, no stara, bo stara, ale nieuczęszczana. Trzeba ją troszkę zarysować, nie? No i co? Jest nie tutaj, wiem. Tutaj jest chyba. Tam, po śladzie? Chyba tak. No zdecydowanie po śladzie, no. Że tu już nie ma śladu dalej. Tutaj może coś wygląda. No to wiesz co, to musimy jechać. Jedźmy. Dlatego, że... No tak, no, ale ogólnie z tendencją do odbicia w prawo, jak coś będzie, no bo... Dobra. Widocznie musimy narysować po prostu nowego traka zupełnie, nie? W razie czego to po lewej stronie jest równoległa droga też jakaś. Tamta, która była w tych polach bardziej, ale... Coś jakby było, nie? Cały czas. Bidna, bo bidna, ale jest. No. Tu już tutaj odbija na pewno coś, a tutaj niekoniecznie. Być może, bo wiesz, że po lewej jest równoległa, nie? Ale tak samo prowadząca tam, tak? Tak, ale jest, nie? A my musimy już się cofać tak naprawdę. Nie. Oddal sobie mapę i zobaczysz, że inną pętlą dojedziemy. Tam nie ma prosto, tak, Paweł, tak. Za bardzo, tak? No nie, za bardzo nie ma prosto. I co, no to tam, no. A, jest szukania. Dobra, widzę cywilizacji kawałek jakiejś. Tośmy, kurde, przeciorali gdzieś nie wiadomo gdzie. Jedź, Paweł, tutaj pierwszy. Prosto? Nie wiem. Najwyżej zawrócimy na podwórku. Może nie będzie tak źle, że podwórku. A tam powinniśmy tamtą drogą powinniśmy równoległą jechać. Po lewej stronie, co jest. Chyba, że tu przedrzemy. Ale coś tu jest. Jest i w prawo była droga też. Nie, to tutaj my w lewo musimy odbić raczej. Aha, w prawo, czy nie, to za duży przypał. Przez pole jakieś, nie wiadomo jakie.
Tu może się ona skończyć. Powinniśmy. Jest po lewej stronie równoległa droga. Do niej musimy. Tutaj idziemy do lewej, no. Tutaj spuchniały płotek, mostek. Uwaga. Uwa. Ty to jesteś odważny, bo ja to bym szybciej przez taki ten przejeżdżał. A ty tak wolno, jakbyś patrzył, czy się zaraz nie zawali. Zapamiętaj sobie tą drogę, bo pewnie następnym razem, jak będziemy jechać, to będzie to asfalt, kurwa. Nie, nie, Paweł, wiesz co, to nie da się tak jechać. Nie, nie, nie da się, właśnie zobaczyłem. 10 na godzinę, nie? Na takie uroki jazdy, jak jest właśnie sucho, nie? On ciągnikiem, my ciągnikiem. Tak. Elegancko. Dzień dobry. My po prostu jedziemy sprawdzić, czy wiesz, ludzie tych śmieci nie wyrzucają, bo to później to jest takie nie ekologiczne dla przyrody, niezdrowe bardzo. Ewentualnie w kufrze można wozić jakieś sadzonki, drzew. Dokładnie, kurwa. Stąd możemy sobie wydrzeć zaraz jakąś. Ja tutaj na tym placu nagrywałem reklamę Kimco MXU550. Z drona, tak? Z drona takie ujęcia robiłem, to pamiętam, no. Ale to było, kurczę, 4 lata temu, masakra, jak ten czas zapierdziela. A powiedz mi, te zdjęcie z fotopułapki, co wam przyszło? Było tak, takiej jakości, chłopie, żeby ci pryszcza na czole zobaczyło. Tak? No. A powiedz mi, na jakiej drodze? Takiej tak typowo w lesie między drzewami, czy tak na takiej drodze jak teraz, szutrowej? Jeszcze bardziej takiej głównej. A tam w tej Wysowej Zdrój, tak, jest sobie, takie są piękne trasy, że masakra. Będziemy jechać sobie szczytem, pasem granicznym, wiesz, szczytem góry normalnie cały czas, nie? No sztof normalnie, ja już raz tam byłem. Co? Zatrzymałem się, bo jest pień i tam nie przejadę chyba. Czemu? Bo jest dość spory pień. Ja jadę tu. To puść mnie. Ty jedziesz? No puść mnie, musimy przejechać, wiesz, to nie ma tak, że... Ale ja tutaj myślałem, żeby jechać, wiesz? Ale jaki pień? Paweł! Nie. Pień. Nie, no ładnie to było. Pięknie było, pięknie. To chłopie, Błażej by się tak cieszył, aż szkoda, że go z nami nie ma, nie? Ja, wiesz, to ja się boję pierwszy jeździć taki ten. Nie wiem dlaczego, mam lęki. Nie, bo to wiesz, nie masz doświadczenia żadnego w terenie, także wiesz. Mam nadzieję, że Paweł sobie, że Sławek sobie zapił 4x4. Tu i nad baby przeszedł, ale wiesz, szkoda. Męczyć. Tak, no, ale jednak. Dawaj. Tu mimo się puścić. Teraz to coś wyminąć będzie, ale... Dobra. Wiesz, jest nas kilku, także najwyżej. No. Jedne to się może stać, to się może wiesz, zatrzymać i... Oczywiście LK i 4x4, tak? Wiadomo. Tak. No, na spokojnie. Tak, to wiesz, nie ma się co... Tylko wiesz, ja musiałem asekuracyjnie, bo nie wiedziałem, czy nagle nie będzie chlub, nie? Co to jest w ogóle, ty? Tak, wyrównam się z tobą. To są te, jakieś stawy. Hodowlane. Dobra, jedź pierwszy.
bo to tak za wąska droga na nas dwóch.